Witam, mówi Maciej Zakopanego. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o analizie, którą przeprowadziłem po pierwszych 8 miesiącach pracy mojej pompy ciepła Panasonic T-Cup 9 kW, która jest zainstalowana w Zakopanem. Jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na temat domu, to tutaj jest w jednym z moich filmów wszystko dokładnie wyjaśniam odnośnie powierzchni, ocieplenia domu itd. W tym filmie tylko i wyłącznie dane, którymi się będę posługiwał, pochodzą z wyświetlacza pompy Panasonic. Także od razu zaznaczam, że tutaj wielu z kolegów upierało się, że ta pompa zaniża od 10 do nawet 40%, jeśli chodzi o wskazanie zużycia energii elektrycznej. Dlatego to, jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę sobie do tego doliczyć od 10 do 40%. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam żadnego dodatkowego licznika, nie potrzebuję. Natomiast podzielę się tym, co wskazuje pompa w tej chwili. Do tego zrobiłem sobie taką bardzo prostą tabelkę, na której po kolei Wam wyjaśnię krok po kroku, co zaznaczyłem. Pierwsza kolumna, no to są kolejne miesiące. Całą analizę zacząłem tak naprawdę, pompę zainstalowałem w czerwcu, dlatego ta analiza będzie obejmowała okres od czerwca zeszłego roku do stycznia tego roku. Druga kolumna to jest całkowity pobór energii i teraz od razu mówię, że to jest tutaj z wyświetlacza pobrany wyświetlacz Panasonic T-Cup. Tutaj jest pobrane, właśnie jest taka opcja, można sobie tam wejść w ustawieniach instalatora, zobaczyć dokładnie pobór energii i to jest właśnie na tej podstawie spisałem dane. Kolejna kolumna to jest wydzielone zużycie energii na centralne ogrzewanie. I tutaj znowu, jeżeli spojrzycie na wyświetlacz, na wyświetlaczu widać skąd te parametry wziąłem. Kolejna kolumna to jest energia zużyta na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej i tutaj zobaczycie, że na wyświetlaczu też możemy wejść taką funkcję, zobaczyć to dokładnie. Kolejne to jest COP. COP, no to jest wiadomo ten współczynnik, który nam wskazuje na wydajność pompy ciepła, też tam w jednym z filmików do tego nawiązałem. Dalej mamy energię wyprodukowaną. Tutaj ponownie to możemy sobie wejść w opcję i możemy sobie sprawdzić dokładnie każdy miesiąc po kolei. Kolejna kolumna to jest cena za kilowat. Od razu zaznaczę, że cena za kilowat, tutaj sobie ją ściągnąłem z tej strony Rachuneo, dotyczy Taurona, z którego ja korzystam i dotyczy obszaru, któremu ja podlegam, czyli Krakowa. To jest 70 groszy za kilowatogodzinę. Jeżeli gdzieś indziej mieszkacie, są inne koszty energii elektrycznej, no to wiadomo, trzeba sobie to na swoje warunki przeliczyć. Jeśli pójdziemy dalej, no to jest całkowity koszt, no to wiadomo, to jest iloczyn całkowitego poboru energii razy koszt 1 kW. I tutaj jako ostatnią kolumnę wkleiłem, tylko tak też w sumie nie wiem, czy potrzebnie, czy to nie będzie za dużo kontrowersji. Wkleiłem średnią temperaturę dla Zakopanego, tylko że to jest temperatura, którą znalazłem w internecie dla roku 2010, za ostatnich 10 lat, dlatego być może jest zupełnie nieaktualna. Z góry przepraszam, nie siedzę przy termometrze, nie spisuję, nie obliczam tego i takich danych mi się niestety w internecie też nie udało znaleźć. Dlatego poszedłem na łatwiznę i sobie skopiowałem taką tabelkę z 2010 roku. I teraz to, co jest najbardziej interesujące. Wejdziemy sobie tutaj i tutaj jest pełna tabelka, która pokazuje mi kolejne miesiące zużycia energii, jak to się kształtowało. W czerwcu pompa została uruchomiona, też nie pamiętam już dokładnie którego dnia,
Zaznaczyłem po prostu gdzieś na początku czerwca, zaznaczyłem po prostu cały miesiąc zużycia energii. Jeżeli zobaczycie, to tutaj też jest energia elektryczna była pobierana również do ogrzewania domu w czerwcu i w lipcu. W Zakopanem, tam w jednym z filmów wspominałem, że jak temperatura na zewnątrz spada poniżej 15 stopni, to u mnie już się ogrzewanie włącza. No czerwiec, lipiec, widocznie w nocy po prostu ta temperatura spadła, więc troszkę sobie tam momentami dogrzewało. W sierpniu, jak widać tutaj na tym zużyciu energii dla centralnego ogrzewania, nie było potrzeby centralnego ogrzewania włączać, więc tylko i wyłącznie zużycie energii było dla ciepłej wody użytkowej. No i dalej, jak widać, zużycie wzrasta, wzrasta, żeby w końcu osiągnąć no 1,3 MW w ciągu miesiąca. To jest styczeń, który był bardzo zimny. No i luty teraz pewnie też będzie jeszcze zimniejszy. Jeżeli zobaczycie tutaj dalej na COP, no to właśnie w styczniu średnie COP według wskazań pompy ciepła to jest 2,5. No i tutaj też taka ciekawostka, ile kilowatogodzin teoretycznie pompa wyprodukowała. No i mamy w styczniu rekord, no 3,4 MW, prawie 4, 3,5 MW. Więc no to są olbrzymie ilości energii. Koszt 963,9 zł. No jeżeli pójdziemy sobie tutaj dalej, zrobiłem takie podsumowanie, na którym widać podsumowanie z 8 miesięcy. No to jest całkowity pobór energii w ciągu tych 8 miesięcy, to jest 4,1 MW, z czego na centralne ogrzewanie poszło 3,3 MW, 750 kW poszło na ciepłą wodę użytkową. No i też trochę to jest imponująca ilość kilowatogodzin wyprodukowanych przez pompę, bo to jest no, 12,7 MW wyprodukowanych przez pompę. Całkowity koszt przy założeniu oczywiście, że cena kilowatogodziny to jest tam z tymi wszystkimi dodatkowymi opłatami przesyłowymi, dystrybucyjnymi, i tak dalej. To jest dla mnie 70 groszy. Dlatego tutaj sumarycznie za te 8 miesięcy rachunek za energię elektryczną za pompę ciepła powinien wynieść 2881 zł. Oczywiście, kto oglądał moje inne filmy, dobrze wie, że tyle nie płacę za prąd, dlatego że mam panele fotowoltaiczne i teraz bodajże przyszło mi wyrównanie 1500 zł, więc jak za Zakopane, jak za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, to naprawdę to nie są żadne koszta. No tutaj mamy podsumowanie, 8 miesięcy. Za ogrzewanie, za domu, ciepła woda użytkowa i jaki to jest koszt. Czy to mało, czy dużo, to już tak naprawdę zależy od każdego i od oczekiwań, bo oczywiście mógłbym opalać węglem, może bym zapłacił za, nie wiem, 3-4 tony węgla mniej trochę, tylko jak pomyślę, ile by mnie to kosztowało pracy, chodzenia do pieca, czyszczenia komina, smrodu i tak dalej. No to nie ma o czym mówić. 2 lata temu, rok temu, 2 lata temu jeszcze korzystaliśmy z kotła olejowego do ogrzewania domu. Ten kocioł olejowy, no przez sezon zimowy, czyli no tam od tego września powiedzmy do marca, kwietnia, no może bardziej do kwietnia, to był koszt rzędu 8000 zł i mówimy tylko i wyłącznie o centralnym ogrzewaniu, nie mówimy w ogóle o ciepłej wodzie użytkowej. Dlatego dla mnie rozwiązanie jest rewelacyjne. Temperatury ostatnio po minus 20 stopni, pompa ciepła włączała się, działała, nie trzeba było nic więcej robić, dogrzewać. Grzałka dodatkowa nie włączyła się ani razu, czyli pompa
cały czas uzyskiwała swoją stuprocentową wydajność bez wspomagania się. W razie pytań piszcie proszę w komentarzach. Zapraszam do subskrybowania. Chętnie odpowiem na pytania. Może jakieś dalsze filmiki, może macie jakieś sugestie. Pozdrawiam i do usłyszenia.